transmisję i rozpoczynamy stream w tej chwili. Słuchajcie, jestem dostępny. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem dostępny na dwóch platformach w tej chwili, czyli na Facebooku, ale także na YouTubie. Postanowiłem równolegle przeprowadzić dwie transmisje i mam nadzieję, że się wszystko uda. Jeżeli ktoś już ogląda, to bardzo proszę o potwierdzenie, że jakość dźwięku i obrazu jest ok. Zobaczymy tutaj. Jeżeli chodzi o ustawienia OBS-a, to mamy prawdopodobnie, już sobie zobaczymy stream, pokaż, jest dobrze. Spróbujemy rozpocząć stream jeszcze raz, czyli coś z YouTube'em jest nie tak. Tu jestem zalogowany, prawda, jako ja, tak. Rozpoczniemy sobie stream na YouTube'ie, jeżeli nie będzie, to pojedziemy tylko i wyłącznie z Facebooka. Proszę Was, żebyście sprawdziły, dziewczyny, jak wygląda transmisja na YouTube, dobra? Z komórki. Dobra, witam Was bardzo serdecznie. Na razie będę bardziej się skupiał na Facebooku, bo jest to stream dla grupy. Mamy jeszcze 20 sekund do planowanej transmisji. Widzę, że już jest parę osób. Jest Robstar, cześć, Piotrek jest, Andrzej, dzień dobry. Dzisiaj mamy, jak widzicie, folklorystyczne tło i trochę inna forma tego live'a, dlatego że to jest live dla grupy. Ja się muszę też przyzwyczaić, gdzie jest obiektyw, bo tu go nie widzę, jest obiektyw na górze, więc mam się gapić tam, a nie tu, prawda? I porozmawiamy trochę na tematy ogólne. Cieszę się, pierwszy raz robię live show, taki Friday live show, czyli piątek, godzina 20. Byłem proszony przez wiele osób o to, żeby zrobić takiego live'a właśnie w porze dostępnej dla tych osób, które pracują o 9.30 w środę. I właśnie jedziemy, słuchajcie, z takim live'em. Jest to pierwszy live, tak jak powiedziałem. Chciałem zrobić dostęp także dla YouTube'a, ale nie wiem, czy to pójdzie. Na Facebooku jest, prawda? To zobaczcie jeszcze na YouTubie. Okej, okay. Prawdopodobnie na YouTubie mnie nie ma. No dobra. No ładnie, makarony masz. Cześć wszystkim. Pozdrawiam, Mazur. Przełączymy się tutaj może na Face'a, żeby widzieć też komentarze Wasze na Facebooku. Będzie mi dużo łatwiej widzieć na dużym ekranie, a my powoli na Rafał Ogaliński na kanale. No to trudno. Jeżeli nie ma transmisji na YouTubie, trudno. A wrzucimy najwyżej retransmisję przegraną z Facebooka. Dobra. Będę widział za chwilę lepiej komentarze, bo ten ekran jest bardzo mały w telefonie. Teraz widzę lepiej. Mam już siebie. Okej. Okay. Słuchajcie. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat Osmo i będzie to... Dobrze. Mam tutaj Was. W porządku. Puścimy sobie na duży ekran i może te komentarze się pokażą. Powinny się pokazać po prawej stronie. Funkcjonalność Facebooka co do live'ów jest dla mnie taka trochę słabsza, ale może to jest tylko takie przeświadczenie. No dobra, o czym dzisiaj rozmawiamy? Przede wszystkim chciałem Was po pierwsze zaprosić do live'ów, które prowadzę w środę o 9.30. Jest to poranna latająca kawa. I w poprzednią środę, dwa dni temu, był to live numer 13. Dużo osób, już około 50 osób śledzi tego live'a na żywo co tydzień i mam bardzo dużą oglądalność jak na takie audycje, które są rano publikowane. Bo zwykle jest to około 10 tysięcy do 13 tysięcy minut, także jestem bardzo zadowolony, słuchajcie, z tego live'a. Ale też jest pełna interakcja z Wami, jest okazja do tego, żeby wymienić doświadczenia, żeby trochę wymienić poglądów, podyskutować, poznać się lepiej i wymienić wszystkie takie swoje uwagi, bieżące postanowienia, stwierdzenia i tak dalej. Tło męczy oczy. Pytanie brzmi, czy ja jestem w stanie to tło zmienić? Zaraz spróbujemy zmienić tło. Dobra, Mila, jakbyś mogła mi zmienić tło, a ja będę opowiadał. Tło męczy oczy, no faktycznie trochę męczy, przesadziliśmy, nie? Ale mam tu na szczęście pomocnicę, która mi tu... Może Elvis Presley. Dobra. Dobrze, dawaj, pewnie, zobaczymy takie. Chyba trochę przesadziliśmy, co?
No ale to nie szkodzi, to ma być właśnie folklorystyczna audycja, live Friday live show i mam nadzieję, że to tło będzie mniej męczyło oczy. W każdym razie, wracając do rozmowy, no teraz jest ekstra to tło. Zapraszam Was w środę, jeżeli nie możecie oglądać, bo pracujecie, na przykład jesteście zajęci zawodowo, to zapraszam Was do retransmisji, takie kawy można też śledzić w samochodzie. Mamy też wersje audio, które są czy będą dostępne w formie audiobooka właśnie czy podcastu, także fajna sprawa. Dużo inicjatyw na bieżąco się dzieje i dlaczego właśnie na Facebooku? Dlatego, że to jest live dla naszej grupy tylko i wyłącznie, Tomek zapytał. Zwykle robię na YouTubie, dzisiaj prawdopodobnie jest coś też nie tak z YouTubem, ja mam kłopot z transmisją, bo mnie tutaj już dwa razy wywaliło. Chciałem puścić równolegle Tomku i to i to. No i myślę, że też live'y bardzo cementują grupy, jest możliwość wymiany doświadczeń, wymiany swoich obserwacji na bieżąco, ale też spostrzeżeń, sugestii i uważam, że będzie ok. Dzisiaj będziemy mieli trochę temat kamerowy, bo Robert napisał, nie ma w tle dronów. Taką grafikę będę musiał sobie załatwić. Dobrze. Fajnie, że Andrzejowi działa net w lesie. Bardzo się cieszę. Mamy za to więcej kamer. Nie mamy dronów, bo będziemy rozmawiali na tematy kamerowe. Jest Robert, to może nam coś zdradzi. Ja już trochę wiem na temat kamer, muszę Wam powiedzieć. Parę rzeczy wiem. Mam tutaj kamerę 1, 2, 3, 4, 5, 6 i może też omówię trochę, zanim przejdziemy do meritum, jak wygląda sprawa z kamerami. Zaprosiłem Was już na środową kawę poranną. To jest taka audycja, która będzie gościła na stałe. Chciałbym tych odcinków tak regularnie, jak tylko jestem w stanie, wrzucać co tydzień jak najwięcej, żeby właśnie przekazywać i spostrzeżenia, i też koledzy mają swoje inicjatywy na co dzień, także jest spoko. Dzisiaj na Facebooku mamy w tej chwili 13 osób, czyli frekwencja też jest w porządku. Jako że mamy grupę zamkniętą i wiadomo, że tutaj nie będziemy mieli z założenia bardzo dużej grupy, ale jest ok. No dobra, słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chodzi o kamery, chciałbym parę rzeczy powiedzieć na temat kamer, których zwykle używam, jako że no, w sumie filmów zrobiłem już około, ja myślę, że około 800, może 900 produkcji, różnej jakości, słabszej produkcji, filmy takie instruktażowe, jak ten, który ostatnio osadziłem, że to była właściwie tylko kamera na statywie i mikrofon na stojaku. Nie montowaliśmy nic, tylko zsynchronizowałem i przyciąłem początek, koniec. To był taki instruktaż z Irkiem. Też Was zachęcam, żeby podzielić się takim instruktażem, ale to rzeczywiście robiłem montaże, nad którymi siedziałem i tydzień, prawda? Zdarzały się takie montaże, na przykład, nie wiem, na zlecenie, czy produkcje dla siebie, do swojego portfolio, żeby komuś pokazać. I przeróżne są produkcje filmowe i warto właśnie też próbować. No dobra, i na bazie tych produkcji filmowych mogę już parę rzeczy powiedzieć na temat kamer. Może nie jestem mega specem i nie uważam się za mega speca, ale mam pewne doświadczenia i chciałem Wam powiedzieć, jakie kamery sprawdzają mi się do tej pory, a które mi się nie sprawdziły i z których nie jestem zadowolony do końca. Więc może od prostszych kamer, których używam. Najczęściej używam do codziennych vlogów, bo jako że mam drugi kanał vlogowy, Rafał Galiński Vlog, używam tego Canona G7X. Ta linia G cała jest całkiem niezła, muszę Wam powiedzieć, dlatego że jest dość praktyczna i ma jasne obiektywy i matrycę taką jak jednocalową, czyli wielkości Mavica 2 Pro. Fajny bardzo aparat i polecam, ma też stabilizację i wbudowany filtr ND. Ja mniej więcej dałem za niego 2000 i sprawdza mi się w wielu sytuacjach, szczególnie na przykład jak jest kiepskie warunki oświetleniowe są i tego typu podobne rzeczy. Podczas chodzenia, kiedy kręcę vlog w ten sposób, że nagrywam siebie, swoje wypowiedzi, bardzo dobrze się sprawuje ten aparat. Jedyną wadę, jaką można u niego dostrzec, to jest fakt, że nie ma wejścia audio. Tak jak w lustrzance klasycznej mamy wejście audio, tutaj mikrofonowe, na jacka, tak niestety w Canonie tego nie ma. I teraz to, co ja robię, to nagrywam na komórkę mikrofonem krawatowym dźwięk i synchronizuję w postprodukcji. Czasami mi się dobrze nagra, a czasami się okazuje, że tracę ten dźwięk, słuchajcie,
dlatego że coś się stało z komórką, na przykład ktoś zadzwonił albo dostałem SMS-a czy coś takiego. Nie mam rejestratora dźwięku, więc radzę sobie w ten sposób, że synchronizuję to, co mogę. I ten aparat jest naprawdę w porządku, oprócz tego, że ta stabilizacja nie jest aż tak dobra jak na przykład w 7 GoPro, do której zaraz przejdę, bo podczas biegania jednak, jak biegłem półmaraton w Krakowie, marzanne z tym aparatem, miałem go na takim statywie białym Manfrotto, on niestety te ujęcia nie nadawały się do wykorzystania. I to jest ten aparat pierwszy, o którym chciałem powiedzieć, że z niego jestem zadowolony. W tej chwili Canona w wersji z serii G kompaktowego, tego bez odchylanego obiektywu, można gdzieś za 1400 kupić. Czyli to jest zbliżony poziom, słuchajcie, cenowy do GoPro 7. Co wyróżnia ten aparat? Na pewno matryca jednocalowa, na pewno wbudowany filtr ND, fajne menu i stabilizacja. I to jest właśnie to, a także odchylany ekran. W stosunku do GoPro na pewno 7 lepsza jest matryca, stabilizacja, filtr, zakres dynamiczny jest zdecydowanie lepszy w porównaniu do 7, bo w GoPro mam niestety tak, że jak patrzę na siebie, powiedzmy idąc w parku, z tyłu mam słońce, to cały obszar jest prześwietlony, natomiast część jest dolna niedoświetlona. No dobra, czyli mamy jedną kamerę na razie zrobioną, a teraz zobaczymy, jak ten Facebook działa, słuchajcie. Mam tutaj podgląd na laptopie, zobaczymy, kto tutaj ogląda, bo miałem takie sugestie, zrób live'y wieczorem, będziesz miał mega dużą widownię i w sobie pogadamy. Ja już mam widownię swoją utartą z kawki, pamiętajcie. I jest sytuacja taka, że wydaje się, że to jest 9:30, ale ludzie sobie na słuchawce słuchają właśnie kawki i sami piją kawę i są zadowoleni i jest w porządku. Zaraz zmienimy teraz tło. Mila, poproszę tutaj moją asystentkę o zmianę tła i poproszę inny deseń, żeby się nie nudziło kolegom i żeby, bo to jest Friday Night Show. Poproszę jakiś fajny. No nie, tutaj już lekko przesadziłaś. To też trochę delikatniejszy. Może taki? No nie. Ten nie. O, ten. Dobra. Nie, no teraz to chyba jest lekka przesada. Przepraszam was, ale... To poczekaj, mam jeszcze tutaj inne. No poczekaj. Dobra. W każdym razie skupię się na odpowiedzi. W tle nie ma dronów. Internet w lesie działa, najładniejsze byłyby inspajery. No, a Marcin, a co? Dołączył do nas. To jest super, ale nas nie widać. O co pytasz? O ten stream. Witam, panie Rafale. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Taki spontan, z tematem przewodnim, nowa kamera DJI. Może być takie? No, nie, to wróć już do poprzedniego. Na razie nie ma jakichś konkretnych pytań, mamy kilkanaście osób i ja mam problem z dźwiękiem z telefonu i mikro podczas streama na YouTubie, później dźwięk się poprawia. Dobra, jedziemy, słuchajcie, ja się przesunę, bo tutaj buźki mnie przesłoniły, dziękuję wam, dziękuję moim asystentkom. Tak, jeżeli chodzi o Marcina, tutaj sprawę związaną z mikrofonem, nie wiem, Marcin, jakiego ty używasz mikrofonu do streama. Ja używam Boya BY-M1, dwóch takich mikrofonów i jest naprawdę w porządku, ale też używam Rode Smart Love i mogę powiedzieć, że Boya jest naprawdę niezła i nieźle wymiata, jeżeli chodzi o ten... O ten mikrofon, też zależy wszystko od telefonu, jaki masz, bo ja mam na przykład 6S iPhone'a i z tym kupowałem go z tą intencją, żeby używać wejścia mikrofonowego, bo też nie za bardzo działa przejściówka już w 7 z mikrofonem. Dobrze, słuchajcie, więc tak, tutaj widzę, że część kolegów chce iść na skróty, więc powoli pójdziemy na skróty. Druga kamera, o której chciałem powiedzieć, może w kolejności, to jest Osmo. Osmo klasyczne, którego używałem. Kupiłem to Osmo za 3000 zł i teraz tak, co mi się z nim działo?
Przede wszystkim działo mi się to, że za bardzo nie jest praktyczne do codziennych vlogów, bo jak popatrzycie na to, to nie za bardzo można to postawić. Jest oczywiście taka podstawka za 5 dych, ale też ten uchwyt na telefon nie za bardzo dobrze się układa tutaj. Osmo nie ma swojego ekranu z podglądem, trzeba używać telefonu po Wi-Fi, więc setup takiego Osmo to jest mniej więcej 10 minut, czyli wtedy, kiedy już stracicie wszystkie ujęcia. A dla porównania setup takiego Canona to są 2 sekundy, bo zwróćcie uwagę, że już w tej chwili Canon zaczął nagrywać. Czyli jeżeli mam chwilę taką, którą chcę uwiecznić, to na pewno Osmo się do tego nie nadaje, to klasyczne. Już trochę lepiej jest z Pocketem. Też testowałem Pocketa. No i kolejna sprawa to dźwięk, prawda? Dźwięk niestety jest dosyć słaby, wejście to na jacka, bez niego praktycznie nic się nie nagra. Ja Osmo używałem głównie do ujęć w 120 klatkach na sekundę i w porządku, do tego, do takich b-rolli jak najbardziej kamera X3, jak mamy Zenmuse X3, jak mamy dobre oświetlenie, ona sobie poradzi. Tu jest mniejszy sensor niż w Canonie, bo tu jest 1,2/3 cala, a tutaj mamy jednocalowy ten, czyli 4 razy mniejszy jest sensor tu niż tu. I po zmroku niestety Osmo już się nie nadaje do użytku. Czyli to są 2 kamery, o których teraz powiedziałem. Spójrzmy na nasz czat. Pojawiają się ludzie. X8 napisał Marcin, Honor X9. Tu jest dyskusja. Nie znam tej dyskusji, ale dobrze. Następną kamerą, o której mogę powiedzieć, to jest GoPro 6. To jest kamera Łukasza Michałka. On mi ją pożyczył, żebym sobie porównał z 7. I mogę powiedzieć, że w wielu parametrach jest naprawdę niezła i jeżeli chodzi o interfejs, też jest bardzo fajny w 6, bo jest inny interfejs niż w 7. Tu jest taki bardziej klasyczny. Jedyne co tutaj, czego nam może brakować, to są ujęcia w pionie, ale niewiele się takich ujęć robi, nie oszukujmy się. I druga rzecz, w 4K 60 klatkach na sekundę tutaj nie istnieje stabilizacja. Tutaj mamy pięknie stabilizowany obraz 4K 60 klatek, naprawdę jest ten Hyper Smooth mega dobry, ale także Time Warpy, czyli hyperlapsy, które GoPro wprowadziło wraz z tym modelem 7 Black. Fantastyczne są te ujęcia. Ja robiłem trochę testów i robiłem trochę filmów i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że wymiata ta kamera. Oczywiście po zmroku czar pryska i GoPro już w tym momencie, które jest nazywane to 7 Gimbal Killerem, okazuje się, że killer nie grasuje, słuchajcie, w nocy, więc no co to za killer, który tylko za dnia obraduje czy daje czadu. Zmienimy trochę tło, bo mi przeszkadza, zobaczmy to, takie sylwestrowe może, a tu jestem za wysoki na to. Moje asystentki już poszły, nie mam tutaj innego tła. Dobra, zlikwidowałem na chwilę tło. Andrzej pisze, że mamy 14 osób, Tomek, że 16, no jest ok, Friday live show się rozkręca. Więc reasumując, mówiliśmy o Canonie, który jest całkiem niezły, mówiliśmy o Osmo, kamery sportowe GoPro na pewno mają tą przewagę wielką, że można je zanurzać w każdej chwili, ale można też nimi rzucać, czyli wykonywać może nie mega ekwilibrystyczne sprawy, ale można z nimi naprawdę już wiele zrobić, mają też wymienne i dosyć tanie to szkło przednie, bo ono kosztuje około 100 zł, ja już wymieniałem. I można powiedzieć, że ta kamera naprawdę daje radę. Oprócz tego, dla mnie to, czego brakuje w GoPro, to 2 rzeczy. Lepszy performance, czyli lepsza jakość ujęć po zmroku. I druga rzecz, wejście mikrofonowe, o którym mówiłem w przypadku Canona. Czyli wszystkie małe kamery niestety mają ten ból, że ciężko jest wejść. Tutaj można wejść poprzez przejściówkę z mikro USB, czy z USB typu C, przechodzimy na jacka i dopiero można przejść, czyli trzeba kupić też odpowiednią frame, odpowiednią ramkę do tego z mocowaniem na cold shoe i dopiero mikrofon wstawić. Takie rzeczy są możliwe jak najbardziej, niestety nie ma bezpośredniego wejścia. I słuchajcie, i to jest to. I teraz następna zabawka, którą tu mamy, to jest Pocket. O Pokecie pewnie słyszeliście już, ja robiłem recenzję jakiś czas temu, spróbujemy tego Poketa rozpakować.
Nie wiem, co tam jest w środku. Ja miałem poketa swojego. O matko, chyba mi to wypadło. Chyba się parę razy tu potłukł. Ale przeżyjemy z tym poketem. W każdym razie ten poket jest. On chyba nie będzie w ogóle działał, muszę wam powiedzieć. Bo to jest pocket. Ja nim trochę rzucam, żeby was co zrobić, sprowokować. To jest pocket w wersji dummy, czyli jaki? To jest wystawowy pocket, który można spotkać w salonach. Dostałem go od Roberta, bardzo dziękuję Robert za to, za tą demonstrację. Dzięki temu też można zrobić fajne rzeczy, tak, czyli rzucać nim. Może nie mocno, ale trochę rzucać, prawda? W każdym razie, pocket, ja uważam, że to jest fajna kamera, miałem recenzję, jest na kanale na YouTubie. Spędziłem tydzień z pocketem, codziennie nagrywałem od rana do wieczora. I uważam, że jest w porządku kamera, oprócz tego, że za bardzo nie można nad gimbalem panować bez przystawki, bez tego pitch, tak, czy roll. Nie za bardzo można nad tym ruchem, słuchajcie, panować nad tym pierwszym. A druga rzecz, że jest bardzo mały ekran jak dla mnie. Dla mnie ekran iPhone'a jest w porządku, ale ekran z ten malutki, no sorry, to naprawdę trzeba mieć mega wzrok. Wszystko jest miniaturowe i też... bardzo się obawiałem o uszkodzenie tego gimbala. Nie miałem co z nim zrobić, bo Łukasz mnie tak też nastawił, że jak włożę do kieszeni tego poketa, to mi się złamie gimbal. I ja cały czas przez tydzień myślałem o tym, że złamie mi się gimbal. Oczywiście do poketa jest szereg sprzętu, który kosztuje, słuchajcie, drugie tyle co poket pewnie. Nie ukazał się jeszcze podwodny ten case do wodowania. Więc na razie jedyną kamerą, którą tutaj mieliśmy, która nadaje się do wodowania, jest GoPro, prawda? Bez dostawek. Dobrze. Co od razu popsuł? No co od razu popsuł? Parę razy to jak się rzuci tym Phantomem albo Inspire'em, to najwyżej się tylko kamera zepsuje. Dobra, słuchajcie, więc... I Pocket ma w tej chwili taki osprzęt, że można go wiesić jak choinkę od przodu do tyłu, z boku, na dole, różne dostawki. Jak kupimy sobie te wszystkie dostawki, to wydamy tyle samo co za Pocketa, a otrzymamy pewnie przejściówkę na mikrofon, plus możliwość sterowania gimbalem, plus do tego jeszcze case podwodny albo uchwyt, który będzie. Fajna rzecz, ale nie dla mnie, słuchajcie. Jednak jak się dużo filmuje, tak na zasadzie takich ujęć, powiedzmy 20-30 sekund, potrzebuje zrobić za 5 sekund ujęcie 20-sekundowe, to potrzebujecie kamerę, którą po prostu naciska się jeden przycisk i ona filmuje. I te dwie kamery, Canon i Hero, mają to. Dobra. Idziemy trochę do brzegu, słuchajcie, bo rozgadałem się, a tutaj jest piątek i pewnie chcecie trochę zażyć życia. No dobra, i na bazie tego pomyślałem sobie, że gdyby weszło teraz Osmo Action, czy Sport, czy jak zwał, tak zwał, to ja bym, bo ja nie chcę tutaj opowiadać o plotkach, za bardzo w takim kontekście, o, pojawiły się plotki, w środę wejdzie nowa kamera, strutu tutu, majtki z drutu, bo tak może każdy powiedzieć YouTuber. Sztuką jest powiedzieć o tym, co jest potrzebne ludziom i co faktycznie, jakie cechy są mega ważne dla takich nagrań codziennych, ale też nagrań w akcji, które, no i na co wydać powiedzmy 1500 zł, bo to jest ten przedział cenowy. Możemy się spodziewać, że kamery Osmo mogą kosztować w granicach 1500 do 1800, to jest ta półka. W Stanach powinny kosztować w granicach $399. Właśnie, i tutaj Tomek powiedział, że dobry telefon z górnej półki też załatwia sprawę. Oczywiście, słuchaj, są goście, i nie uwierzycie, że którzy zarabiają dziesiątki tysięcy dolarów na swoich wykładach online, którzy używają tylko telefonu, oczywiście lampy i tła, i mikrofoniku krawatowego. I kolesie potrafią, słuchajcie, naprawdę zarabiać setki tysięcy dolarów w skali roku. Dlatego, że mają fajną osobowość i ten sprzęt też nie jest taki ważny. Ale dobra, reasumując i wracamy teraz do wniosków. Dlatego, że czas nie z gumy, ja jak obiecałem, że około pół godziny zrobię tego live'a. Więc mamy 15 premierę i najprawdopodobniej wszystko o tym na to wskazuje, będzie to kamera sportowa, przynajmniej jedna, jeżeli nie dwa modele. Hipoteza jest też taka, że będzie model budżetowy, czyli model z tym małym sensorem,
I druga jest taka, która mówi, że będzie droższa kamera z sensorem jednocalowym. Fajnie byłoby, gdyby faktycznie DJI wchodzi już w tych czasach, żeby zabudowali sensor jednocalowy do takiej małej kamery sportowej. I na pewno to jest możliwe, dlatego że mamy już w Hasselbladzie w kamerze tej z Mavica 2 Pro taki sensor. I druga rzecz, która jest, no uważam, bardzo cenna, no, na pewno stabilizacja. Tam mówimy też o innej stabilizacji. Były pogłoski, czy były takie opinie, że może być stabilizacja mechaniczna. Kto wie, zobaczymy, jak to będzie rozwiązane. Na pewno te rozwiązania są opatentowane. Kolejna rzecz to jest możliwość podglądu z przodu, prawda? Czyli ten ekran duży, który ma Osmo, przynajmniej na ilustracjach i na pudełku, które dzisiaj opublikowałem na grupie, właśnie, że ma Osmo ten podgląd. Inne firmy rozwiązują to poprzez ekran, albo ekran odchylany do góry, albo ekran, który w lustrzance niestety urwałem tej odchylany w bok. Tutaj mi spadła kiedyś ta lustrzanka i nie mam w tej chwili podglądu, więc przez HDMI mogę tylko podglądać. Ale tutaj idziemy w inną stronę, a mianowicie będziemy mieli wyświetlacz z podglądem właśnie bezpośrednio. I tutaj Robert podał nam, słuchajcie, podał nam specyfikację. Jeżeli ta specyfikacja faktycznie sprawdzi się w obu przypadkach, bo Łukasz dzisiaj też na ten temat trochę mówił, to szału nie ma, dlatego że nadal będziemy mieli kiepską jakość po zmroku. Na pewno nie dorówna kamerze z Mavica 2 Pro, a myślę, że już wejście Mavica 2 Pro podniosło na tyle poprzeczkę, że jeżeli chodzi o Osmo, to świetnie byłoby, gdyby taką właśnie, gdyby zawierało taki sensor. Dobrze. I teraz jedziemy dalej, kochani. Co dalej? Dobra kamera, to o czym mówił też, zresztą wielu YouTuberów mówi, jakich kamer używają ludzie do kręcenia vlogów. Najczęściej albo telefon, a jeżeli się już przesiadają to na coś, co ma ekran, ale też bardzo ważną cechą jest wejście mikrofonowe, czyli audio, bo audio to mamy kluczową sprawę. Jeżeli nie ma wyjścia mikrofonowego, zobaczcie, ja mam telefon, z którego nadaję, to lepszy jest telefon czasami do vlogów ze stabilizacją, lepszy telefon z możliwością podpięcia mikrofonu krawatowego niż kamera sportowa, która oddalona o metr niestety już będzie chwytała też dużo szumów z otoczenia i ten dźwięk nie będzie dobrze odbierany przez ludzi, którzy oglądają. Dobrze, więc tak. Znowu zrobimy trochę interakcji, a zaraz wrócę do myśli, przepraszam Was. I teraz właśnie przełożenie kasy do tego, co mamy. Jest też hipoteza taka, że dostaniemy jeden produkt premium, czyli o lepszych parametrach niż Robert napisał, a drugi będzie budżetowy właśnie o tych parametrach. Ten sensor i ten procesor ma już 2 lata, więc to nie jest nowość na pewno, to o czym napisał Robert. Natomiast bardzo duże pole widzenia, jak zobaczycie, 145 stopni to jest mega pole widzenia i oczywiście 4K 60 klatek na sekundę. Mamy tutaj też możliwość slow motion i interwałów. Właściwie to, co już w tej chwili jest. I pytanie, czy jeżeli faktycznie potwierdzi się to, co Robert napisał, to nie ma szału specjalnego, bo siódemka nie będzie specjalnie zagrożona z GoPro. Zobaczymy, słuchajcie. To, co na dzisiaj jeszcze Wam chciałem powiedzieć, jest tak z kamerą DJI, że to dużo osób mówiło, że to może być Phantom 5 lub też inny dron, ale raczej już jest na tyle dużo wycieków, że na bank będzie to kamera. Dowiemy się oczywiście więcej 15. Będą wspaniałe filmy, będą celebryci, którzy przedstawią ten nowy model kamery. Zastanawiam się też nad strategią firmy, dlaczego Osmo, i jestem też ciekawy Waszych komentarzy, jak wygląda nawiązanie do Osmo, bo dopiero niedawno weszło, a tutaj już kamera sportowa wchodzi, prawda? Być może chcą wydzielić trochę Osmo, żeby to nie stanowiło bezpośredniej konkurencji dla Hero. A tutaj chcą rywalizować z tą półką właśnie w ten sposób, że wprowadzą kamerę bliźniaczą. Natomiast ciekawa jest rzecz też taka, że GoPro wydało siódemki w różnych wersjach. Mamy tam też wersje niższe bez tego wyświetlacza.
Jestem też ciekawy, czy wydaje mi się, że może być tak, że wejdą dwa modele, słuchajcie, bo na tym certyfikacie ja dzisiaj nie będę pokazywał rysunków, bo to jest zbyt. To na kawce takie rzeczy pokazuję, jak rysunki. Dzisiaj jest tylko gadająca głowa. I mam wrażenie, że może być taka ewentualność, że wejdzie też jakaś mocniejsza wersja. Przynajmniej byłoby fajnie. Moją intencją jest tak, że jeżeli chcą naprawdę wyczesać rynek kamer sportowych w tej chwili, to powinni zastosować sensor jednocalowy. Na pewno zastanowić się nad tym, czy jest szansa na wejście mikrofonowe, bo to dla YouTuberów byłyby dwie cechy, które wymiatają, naprawdę. I to jest chyba tyle. Jeszcze zobaczę, jaka jest dyskusja w tej chwili. Na pewno jakość będzie niezła, bo Andrzej zapytał, ciekaw jestem jakości tej kamery. Sony zobowiązuje. Właśnie, jeszcze mamy przecież Sony jako konkurenta. Ja niestety nie mam tutaj kamery Sony, mam tylko Canony 2, dwa GoPro i DJI. I Osmo jeszcze, które przed chwilą mi się rozwaliło. No dobra, słuchajcie, i to mniej więcej jest podsumowanie. Tyle wiemy. Wiemy, że wejdzie kamera przynajmniej jedna. Robstar pokazał, jaka jest specyfikacja. Pytanie, czy to jest model podstawowy, czy model ten bardziej budżetowy. Ceny, które dzisiaj widziałem i były podane w Stanach, to $399, ale to jest też oczywiście gdybanie. Czyli to jest półka typu 5000, pewnie 600-1800 zł. Na szczęście, bo tu jeszcze Marcin napisał, że z jego uposażeniem że z jego uposażeniem nie może sobie pozwolić. Na szczęście, słuchaj, całkiem niezłe kamery już się robią coraz tańsze, bo wejście takiego DJI znowu powoduje to, że na przykład szóstka czy piątka GoPro robi się tańsza, Marcin. I trzeba na to też patrzeć w ten sposób, że nie musimy mieć od razu wszystkiego nowego, tak jak ja tutaj mam. Kupisz sobie nową kamerę i tak nie możesz jej wsadzić do wody. Pojedziesz na wakacje, słuchaj, na rafę koralową, tak jak Tomek jeździ tutaj cały czas. No i jeszcze ci nie wyprodukują do wakacji case'a, a już się robi coraz cieplej. Więc słuchajcie, do tego trzeba podejść. Pewnie, pożycz sobie, tylko nie rzucaj za mocno, tak lekko rzucaj ją, dobra? Do tego trzeba podejść, tak, słuchajcie, z przymrużeniem oka i z tym. Też nie ma co podążać ślepo za trendami. Ja uważam, że gdybym miał wydawać. To zależy do czego. Gdybym miał wydawać do akcji takiej, że podwodna akcja, to Hero 7. Tym bardziej, że ona spadła już do gdzieś 1400, można ją kupić praktycznie nową na Allegro, mniej więcej 1400. Ale też, jeżeli ktoś tak chce nagrywać w sceny na zasadzie chodzę i nagrywam, to uważam, że linia Canona G jest dużo lepsza niż GoPro i na pewno dużo lepsza niż wszystkie kamery sportowe. Oczywiście nie mamy osprzętu, jest trochę cięższy ten Canon, ale tutaj z tą stabilizacją można się pokusić na to nawet do tego, żeby podpiąć go. Jeżeli ktoś ma Fantoma, powiedzmy czwórkę, takie rzeczy robić, żeby sobie go podpiąć, bo on ma stabilizację i spokojnie w trybie tripod zrobić sobie piękne ujęcia wieczorne miasta. I półka 1400 zł, jak widzimy, jest już za nową kamerę, dosyć mocno oblegana. Co do osprzętu jeszcze chciałem powiedzieć Wam, słuchajcie. Osprzęt jest z DJI naprawdę mega drogi i to, co się dzieje z Pocketem, to po prostu są jakieś kosmiczne numery, że nagle, jeżeli sobie dokupimy osprzęt, który powinien spełniać nam podstawowe rzeczy, czyli kółko do sterowania gimbalem, my musimy zapłacić następną kasę i za wejście mikrofonowe też. Także podejdźmy do tego z takim przymrużeniem oka do tej nowej kamery. Prawdopodobnie będzie już niedługo i zobaczymy, jak się spisuje. Ja jestem bardzo zadowolony z tych aparatów, które mam i zawsze podchodzę na zasadzie takiej, że skupiam się na tym, co mam, a nie na tym, czego nie mam. To jest moja taka przesłanka. Uważam, że też nie ma co aż tak bardzo szaleć. Jak ktoś potrafi fajne ujęcia zrobić, to zrobi je nawet telefonem czy Phantomem 2 czy 3. Dobrze, pod wodą wciąż rewelacja, zgadzam się. No właśnie, kurczę, i to jest to. Słuchajcie, co się stało z Pocketem? Rany boskie. Bo chyba muszę wysłać do serwisu. Nie znacie jakiegoś dobrego serwisu? Ja akurat zapraszam, to mamy challenge, DJI. Puszczę to, trzymam w rękach.
Dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za udział w programie. Mam nadzieję, że no, nie chciałem tutaj rzucać plotkami za plotką za plotkami. Co do szumów wieczorem, tutaj napisał jeszcze Piotrek. Muszę się trochę przybliżyć. No pewnie tak. Wiesz co, no, to byś musiał... Piotrek, jeżeli chcesz nagrywać lepsze ujęcia bez szumów pod wodą, to już trzeba zainwestować, wiesz, w sprzęt trochę inny, no może nie droższy nawet, ale większa matryca, tak jak jest w lustrzankach, już z case'em, nawet wypożyczyć, wiesz, bo to czasami też jest tak, my postrzegamy cały czas sprzęty przez pryzmat kupowania, ale uważam, że rynek może w pewnym momencie osiągnąć, nasz rynek też dojrzeć na tyle, że ludzie nie będą kupowali sprzętów, dlatego że one się cały czas bardzo mocno starzeją. I zobaczcie, co się dzieje. Za Osmo dałem, nie wiem, 3 lata temu 3000 zł, tak? A teraz nie sprzedam go za 800, jestem tego pewien, ale staram się przynajmniej nim nie rzucać. I to jest to. I to chyba ostatnio też mówiłem na kawce o czymś takim, że dobrze goście, jeżeli chodzi o fotografię, też robią tak, że wypożyczają rzeczy. Mają na przykład sesję budżetową, to wypożyczą sobie Canona, powiedzmy tam szóstkę, czy tam Sony A7 dwójkę, ale mają mega sesję taką, powiedzmy, dla firm, taką z większym budżetem, wypożyczają wtedy lepszy sprzęt i płacą, nie wiem, 3-500 za 2 dni, to jest ta kasa, a za zlecenie biorą, powiedzmy, 5 czy 10 tysięcy złotych i to jest właśnie to. Dlatego myślę, że też musimy podejść, bo jest taka era, że mocna konkurencja jest na rynku, nie jesteśmy w stanie kupować wszystkich sprzętów jeden po drugim, jednego po drugim. Warto oczywiście sobie zajrzeć do salonu, warto sobie zajrzeć do drona eksperta, bo tutaj jest Robert, na pewno potwierdzi, że można go odwiedzić, jak ktoś jest, powiedzmy, w Warszawie. Bo chłopcy nie dość, że mają wiele sprzętu, to jeszcze o nim wiedzą chyba najwięcej u nas w kraju. I podczas wizyty u nich to naprawdę to zrobiło na mnie duże wrażenie. Nie dość, że można obejrzeć sprzęt, który nie jest zapakowany, nie jest to dummy, czyli manekin, ale są to prawdziwe, żywe sprzęty, które działają i chłopaki mają do nich części, naprawiają je i mogą pomóc na bieżąco. I to jest właśnie to. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszy live. Grzesiek właśnie dołączył, może myślał, że o 20:30 jest ten live. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jest to pierwsza edycja mojego tego. Zaraz sobie jakieś tło tutaj wrzucę. Mila, gdzie było to tło, pamiętasz? Tak. Narysuj tło? Nie. Zrób mi jeszcze jakieś tło fajne na koniec. Dawaj. Dobrze, takie zwykłe. Tylko żeby telefon nie spadł, dobra? Bo on jest na progu tego. Okej, okay. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Zachęcam oczywiście do kawki, zachęcam do wszelkich naszych produkcji, typu darmowe warsztaty, typu materiały, które są udostępniane. Staramy się być grupą jak ninja. Pamiętajcie. I z tego miejsca bardzo mocno Was pozdrawiam. Dziękuję też stronę ekspertowi za wsparcie. Jesteśmy, słuchajcie, jak ninja i będzie naprawdę mocno. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Ej, Milenka, jak teraz to wyłączyć? O, pies.